W materiale pokażę, jaka jest różnica pomiędzy skopometrami DSO 1060 i DSO 1062B produkcji Hantec. Skopometry są to, tak powiem, przenośne oscyloskopy z wbudowanym miernikiem uniwersalnym i skopometr, czyli przenośny oscyloskop cyfrowy DSO 1060 wciąż jest dostępny w sprzedaży, ale firma Hantec wprowadziła nowy model, następcę DSO 1060, model DSO 1062B. Z zewnątrz oba modele są praktycznie nie do odróżnienia, różnią się tylko tutaj nad drukiem na obudowie. Oba są tak samo w takiej samej obudowie, mają w tych samych miejscach złącza BNC. Układ klawiatury jest identyczny. Jak już wspominałem, oba modele z zewnątrz są identyczne. Tutaj oba modele mają szerokość, są to dwukanałowe oscyloskopy cyfrowe o szerokości pasma 60 MHz. Tutaj włączę. W modelu DSO 1060 próbkowanie przetwornika analogowo-cyfrowego wynosiło 250 megasampli. W nowym modelu zwiększono czas próbkowania w czasie rzeczywistym do 1 gigasampla, czyli ma 4 razy szybszy przetwornik. Następny parametr, wyświetlacz. Tutaj mamy rozdzielczość wyświetlacza 320x240. Tu jest 2 razy większa rozdzielczość wyświetlacza, czyli 640x480. To jest kolejna różnica na plus w nowym modelu. Następnie tutaj długość rekordu pamięci wynosi 1 mega przy wykorzystaniu jednego kanału. Przy wykorzystaniu dwóch jest 512 kilo, a w tym wynosiło długość pamięci rekordu 32 kilo przy wykorzystaniu jednego kanału. Przy wykorzystaniu dwóch kanałów 16 kilo na kanał. Tutaj mam, jeżeli chodzi o porównanie wyświetlaczy, w obu ustawmy maksymalną jasność podświetlania. Tu jest 30, a tutaj display contrast. Tu jest 15 wartość. Tutaj jak widać rozdzielczość jest dwa razy większa i widać to szczególnie na napisach. Włączmy tutaj to menu i jak widać te napisy są wyraźniejsze, ponieważ więcej pikseli mamy dostępnych. Podłączę teraz generator i zobaczymy, jak wyglądają przebiegi. Mam już podłączyłem w tej chwili do wejść kanału pierwszego obu oscyloskopów generator. Połączony jest trójnikiem. Jest to przebieg sinusoidalny 10 kHz. Daję auto i zobaczmy, jak wyglądają przebiegi. Tutaj jak widać w tym nowym modelu DSO 1062B ten przebieg jest lepiej widoczny. Jest po prostu lepszy ekran wyświetlacza.